Cześć, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak pewnie słyszeliście, oglądaliście, podczas zainstalowania DLC i wprowadzenia nowych questów pojawił się zbugowany quest, który niestety u większości, chyba u wszystkich, a jeżeli nie u wszystkich, to u większości, wygląda mniej więcej tak jak u mnie, że w środku jest pan Bill, który otworzył sobie garaż z hot dogami, ale drzwi, które prowadzą do tego garażu, są zamknięte. I na początku wiele osób, w tym moich widzów przede wszystkim, myślało, że ja przychodzę o złej godzinie, zmienialiśmy czas, skipowaliśmy ten czas, przychodziliśmy rano, wieczorem, po południu i po prostu są zamknięte te drzwi. To jest bug gry. Nie dodano żadnego fixa oficjalnego ani uruchomienia. I teraz jedyny sposób na to, żeby zrobić to zadanie teraz, to widzowie mi podesłali, słuchajcie, stronę z modami i musicie znaleźć sobie Open Sesam moda. To jest taka modyfikacja, która po prostu otwiera wszystkie drzwi w grze, które są zamknięte. Oczywiście to może być pewien cheat, jeżeli ktoś będzie tego nadużywał, ale to sobie samemu zepsuje zabawę. Natomiast ja tego używam w tym momencie, aby zbugowane niektóre rzeczy otworzyć właśnie, nie? I teraz tak, wytłumaczę, że te drzwi nie są zamknięte dlatego, że fabularnie ja powinienem je zhakować. Nie, one powinny fabularnie być otwarte, dlatego ja użyłem tego moda. Więc to jest informacja dla was, jak macie tego questa i też macie z tym problem. Dzięki wielkie, Bartes, za suba, dzięki za wsparcie, tier pierwszy. Dobra, no to co, w końcu możemy zrobić to zadanie z panem Billem. Kurde, nareszcie. Ja sobie zbindowałem te drzwi i pod przyciskiem na myszy sobie, bo zobaczcie, tutaj nie da się tego w żaden sposób zhakować. Tutaj nie ma E, otwórz i tak dalej. Tutaj tego się nie da tak zrobić, więc ja po prostu podchodzę i wciskam mój zbindowany przycisk. Cyk. No i tak to powinno wyglądać. Tak powinna ta knajpa wyglądać, tak powinno to działać, nie? Dobra, wchodzimy. Gdzie zgubiłeś Charlesa? Został w mundurze. Ode mnie trzyma się z daleka. I dobrze. Bill, co się stało? Wylali cię z policji? Sam odszedłem. Miałem dość. Nerwy, napięcie, ta akcja z Dodgerem. Ze stresu miałem ciągłe problemy żołądkowe. Bez szczegółów, Bill. No właśnie. Ściągnąłem cię tu, bo dzięki tobie odmieniłem swoje życie. O! Chcę jakkolwiek się odwdzięczyć. To niewiele, ale weź te pieniądze. Dawaj. Bill, nie wygłupiaj się. Bill, co? Ty nie wygłupiaj się. Zrobiłeś fajny biznes. Tobie bardziej się przydadzą. No właśnie. Na pewno? No dobrze. Dobry z ciebie człowiek, Bill. Dziękuję za wszystko. Mhm. Ale Ale zjadłem takiego hot doga z musztardą. Mogę zmasz mnie? Dla ciebie wszystko. Z jaką parówą? Jaka paruwa, wariacie. Dobra, wojskowe trwale zwiększa maksymalność. Dobra, bierzemy to, bo to za 12 tysięcy zwiększa. Uwaga, Hawk Dog. Wege z parówą serową. Z kabanosem premium. Z parówką chili. Cola. Aha. Max zdrowie. A wezmę sobie takiego podstawowego najbardziej. Z jaką parówą, wariacie? Dawaj. Weźmiemy sobie parę hot dogów, kupimy. Budka z hot dogami? Myślisz, że to dobry pomysł? Teraz budka, potem restauracja. Pierwszy krok do nowego życia bywa trudny, nie? Ale trzeba go kiedyś postawić. Dobra, a jeszcze taka informacja dla tych, którzy mają zbugowane drzwi i będą instalować tą modyfikację. Słuchajcie, ja wam pokazałem tutaj tą modyfikację. Wyszukajcie sobie na stronie Nexus Mods. Ona się nazywa Open Sesam Mod. Ale bardzo ważna informacja, to nie wystarczy tylko ściągnąć i wrzucić ten plik, tak jak jest opisane tam. Ale musicie mieć właśnie ten silnik do modyfikacji, czyli to się nazywa Cyber Engine Tweaks. To musicie pierw sobie ściągnąć, to się tylko rozpakowywuje w odpowiednim folderze. To wszystko jest tutaj opisane. I jak macie to, tego Cyber Engine Tweaksa, to wtedy do niego wrzucacie właśnie tą modyfikację. Tyle. To sobie przeczytajcie tutaj w opisie, jak to się robi. Ja też to przeczytałem krok po kroku, dosłownie to jest wrzucenie folderów, odpowiedni folder i tyle. Dobra, no to tak, zrobiliśmy zadanie. Jak widzicie, to nie jest jakieś zadanie, które nie wiadomo co zmienia, nie? Jakby
umówmy się, no to jest po prostu ukryte zadanie, które do tej pory nam nie działało, ale dzięki temu możemy sobie już zakończyć jakby tą część. To mnie denerwowało bardzo, że nie mogłem tego zrobić. A mogę to zamknąć z powrotem? A, nie mogę. Czekaj, czekaj. Nie, nie można zamknąć, można otworzyć. Ale w tej modyfikacji da się także zbindować, słuchajcie, taką jedną rzecz. A mianowicie da się zbindować zabijanie postaci. Cieszę się, że tak, to jest trochę popieprzone. Skipka podkreślenie z podkreślenie gwzikiem jest szefem. Dzięki wielkie, dziękuję za tiera drugiego na bogato. Bardzo dziękuję, skipka z gwzikiem, to mi bardzo pomoże. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Bardzo mi miło. Tier drugi. Tak możecie subskrybować, tak możecie wspierać, tak jak powiedziałem. Słuchajcie, w tej modyfikacji, ja sobie tu zapiszę F5, można także zabijać postacie. Tak. Sorry, ale musiałem to sprawdzić, nie będę tego używał zbyt często. Natomiast jednym przyciskiem, gdy patrzycie się na postać, możecie ją po prostu od razu unieszkodliwić. One sobie śpią. One sobie śpią. Tak, wiecie co jest najśmieszniejsze? Że można nawet postacie fabularne uśmiercać. Serio. Postacie, które do tej pory, no na przykład tu jest NPC, nie? Ale my sobie wczytamy, bo ja nie chcę tego tutaj. Ja nie chcę mieć problemów z tym związanych. No, NPC-y można uwalać i tak dalej. Dlaczego to można robić? Bo pewnie jesteście ciekawi, co się stanie, gdy. A jeżeli gra wam nie daje oficjalnie możliwości, no to jest coś dla ludzi, którzy lubią kombinować z grą. Wiecie, co jest fajne? Że gra już wykryła po save'ie, że są otwarte drzwi. Także w tym momencie spoko. Ja sobie zunbinduję na konsoli to, żebym przez przypadek sobie nie uśmiercił jakiejś postaci. I w sumie to też wyłączę, bo po co mam mnie kusić, albo po co mam przez przypadek to w jakiś sposób tego używać, nie? Dobra, no to tyle w sumie na YouTube'a, moi drodzy. Pozdro, jak ktoś oglądał i komuś to pomogło, bo ktoś miał problem, to do usług. Cześć.